Cześć, z tej strony Gra w Zero, vlog literacki. W dzisiejszym odcinku po długiej przerwie jeden wiersz, czyli poezja. I wiem, że wielu z Was nie przepada za tym, nie ogląda tych odcinków. Mają one zdecydowanie mniejszą oglądalność niż pozostałe serie, niż inne filmy, ale jest też grupa miłośników, można powiedzieć grupa zwolenników i im od czasu do czasu też coś trzeba dać i taki czas właśnie nadszedł. Druga sprawa, jeśli są tu maturzyści, to też zachęcam do obejrzenia do końca, ponieważ postaram się zrobić tę interpretację zgodnie z tym, jak Centralna Komisja Egzaminacyjna zaleca interpretować utwory wierszowane na maturze, a jest to jedna z nielicznych sensownych rzeczy, które Centralna Komisja Egzaminacyjna zaleca. Przypominam też o tym, żeby subskrybować kanał, czyli żeby kliknąć tu albo tutaj w ikonkę, która się pojawi, a później na dole w dzwoneczek, tak żeby przypominało Wam o nowych filmach. I co? I chyba możemy już zaczynać. Jan Rybowicz, na cóż czekamy? Na cóż czekamy zebrani na rynku? Szatan już przegrał z Bogiem w pojedynku. Na cóż czekamy, zadzierając głowy? Bóg po zwycięstwie w niebiesiech się schował. Na cóż czekamy z rękami w kieszeniach? Bóg jest w zaświatach, my tutaj gdzie ziemia. Na cóż czekamy w napięciu i skrycie? Aż nowy szatan przywróci nam życie. Dobrze, to zanim interpretacja, to jeszcze parę takich prywatnych rzeczy ode mnie. Po pierwsze, Jan Rybowicz to tak zwany poeta kaskader, nawet pokusiłbym się o stwierdzenie poeta przeklęty. Człowiek, który, no, co tu dużo mówić, miał bardzo trudny charakter, ranił wiele osób, bardzo równie wspominany przez swoje otoczenie. Jeśli poszukacie w sieci, to znajdziecie bardzo ciekawe w sumie artykuły na jego temat. Jeśli ja też zdążę coś znaleźć, to wrzucę Wam do opisu na temat Rybowicza. I poeta w pewnym momencie, no, niepopularny albo w ogóle zapomniany. Teraz, można powiedzieć, teraz jest na niego moda, jakiś renesans jego popularności od paru lat, między innymi dzięki zespołowi Stare Dobre Małżeństwo, który śpiewa jego wiersze i ten również. I tutaj bardzo Was przepraszam, ponieważ nie udało mi się do tego wiersza dotrzeć w formie drukowanej. Mam go z internetu, tak jak go znalazłem w internecie, więc w żadnej z bibliotek w mojej okolicy nie widziałem, nie znalazłem tego wiersza. Nigdzie też nie widziałem, żeby dało się kupić jakiś temat poezji. Nie udało mi się ustalić, czy ten wiersz był gdzieś i gdzie opublikowany. Trochę może mało czasu na to miałem. Więc jeśli on wyglądał pierwotnie jakoś inaczej i to zmienia w pewien sposób interpretację, to z góry Was przepraszam, ale analizujemy ten konkretny utwór w takiej konkretnej formie. Dobrze, jeszcze jedna rzecz od siebie, której nie włączam do interpretacji, to jest to, że ten wiersz mi się zawsze kojarzy z Wielkim Piątkiem. Nawet powiedziałbym więcej, z jakimś misterium męki pańskiej, ale to nie jest oczywiste. To z tego wiersza nie wynika, to jest moje prywatne odczucie, tylko dlatego tak, no, zanim przejdziemy do rzeczy. Dlaczego? Przypomnijcie sobie taką scenę z Pasji Mela Gibsona, kiedy to właśnie po śmierci Chrystusa, nie po jego zmartwychwstaniu, nie w trakcie zmartwychwstania, tylko po śmierci, szatan pada na kolana i zaczyna krzyczeć z wściekłości. Wtedy orientuje się, że przegrał. I dlatego właśnie wiersz Jana Rybowicza kojarzy mi się z Wielkim Piątkiem i dlatego też ten film pojawia się na kanale w tym momencie. Dobrze, możemy już przechodzić do rzeczy i zaczynamy oczywiście od tezy interpretacyjnej. Moim skromnym zdaniem Jan Rybowicz w swoim wierszu Na cóż czekamy prezentuje nam bardzo mroczną, ponurą, taką pesymistyczną wizję upadłej ludzkiej natury. Natury skażonej grzechem, natury sprowadzonej do poziomu ziemi i to tak nisko, że nawet sam Bóg nie jest w stanie jej podnieść.
Mamy tezę, to teraz sytuacja liryczna i podmiot liryczny, czyli kim jest ten, kto do nas mówi i w jakiej on się sytuacji tutaj znajduje. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Podmiot liryczny używa regularnie liczby mnogiej. Na cóż czekamy? My. Na cóż czekamy? Kim są ci my? To ludzie zgromadzeni na rynku. Rynek zarówno w miastach, jak i na wsiach był takim miejscem ważnych wydarzeń. Można by więc z początku sądzić, że doszło tutaj rzeczywiście do czegoś istotnego, no bo przecież szatan przegrał z Bogiem w pojedynku. Ale postawa ludzi obserwujących to wydarzenie, czy ludzi, którzy się zebrali na tym rynku, być może żeby to komentować, żeby to dyskutować, jest bardzo daleka od takiej, jaka chyba powinna być po czymś tak doniosłym. No bo co ci ludzie robią? No gapią się w niebo, tak? Tutaj ktoś mógłby powiedzieć, dobra, w tym momencie przesadzasz, no patrzą się w niebo, być może ten pojedynek mistyczny, pojedynek metafizyczny, to też ciekawy archetyp, rozegrał się gdzieś wysoko, tak jak w wielu realizacjach tego archetypu, więc trochę przesadzasz. Okej, ale jeżeli dołożymy do tego kolejny element z rękami w kieszeniach, no to jest bardzo dalekie od jakiejś nabożności, od zadumy. Człowiek z rękami w kieszeniach kojarzy się z takim cwaniaczkiem, który przyszedł popatrzeć, może coś z tego będzie, może nie, z kimś, kto nie szanuje tego, co się wokół niego dzieje, prawda? Postawa z rękami w kieszeniach jest postawą uznaną za niedopuszczalną w pewnych sytuacjach. Jeśli w kościele będziemy stać z rękami w kieszeniach, jeśli w momencie jakiegoś ważnego wydarzenia tak będziemy stać, no to prawdopodobnie zostaniemy upomnieni. I tak właśnie zachowuje się tutaj podmiot liryczny razem z tymi ludźmi. On mówi cały czas my, na cóż czekamy z rękami w kieszeniach. Ludzie zgromadzeni przyszli popatrzeć na jakieś widowisko. Tak przynajmniej traktują to, co się na ich oczach wydarzyło. Zanim przejdziemy do interpretacji, zwróćcie uwagę na środek stylistyczny zastosowany tutaj przez Rybowicza, czyli na anaforę. Anafora to jest powtórzenie na początku każdego z wersów albo co któryś wers, tak jak w tym przypadku, jakiegoś słowa albo jakiegoś szeregu słów. I tak tutaj mamy właśnie nasze tytułowe pytanie, na cóż czekamy? Na cóż czekamy? Co drugi wers? To pytanie, które powraca, które domaga się odpowiedzi, bo odpowiedzi, jakie padają do finału, to są odpowiedzi cząstkowe, to są po prostu opisy sytuacji. No na cóż czekamy? No, zdarzyło się to, to i to. To nie są odpowiedzi. Dzięki tej anaforze Rybowicz uzyskuje efekt bardzo silnego finału. Kiedy to pytanie wreszcie wybrzmiewa, to dzięki tej anaforze napięcie rośnie tak mocno, że pytanie, odpowiedź na to pytanie może wybrzmieć w pełni. Na cóż czekamy, aż nowy szatan przywróci nam życie? I tu właśnie odnajdujemy sens całego utworu. Rybowicz ukazuje nam wizję Boga chrześcijańskiego, Boga, który walczy z szatanem, który pokonuje szatana. Powiecie, no tak, ale w judaizmie czy w islamie taka wizja Boga też teoretycznie mogłaby się pojawić. Oczywiście, nie mamy tutaj jednak żadnych wskazówek, że chodzi o którąś z tych dwóch innych religii, więc taką metodą prawdopodobieństwa i szukania najbliżej, bo tak powinno się szukać, szukamy w naszym kręgu kulturowym, czyli jak najbardziej chrześcijaństwo. Ale wizja ta jest daleka od ortodoksji, jest zupełnie inna w kilku punktach oczywiście od tego, czego chrześcijaństwo naucza. Bowiem Bóg Rybowicza jest Bogiem, który jest gdzieś tam w niebie. Nie jest tak jak w chrześcijaństwie, zawsze obok człowieka i zawsze z nim. Bóg, który ukrył się w niebiosach. O, tu można by nawet mówić o wizji jakiejś gnostyckiej. Bóg w niebiosach, a my
tu, gdzie Ziemia. Tak? To jest wizja daleka od ortodoksji. Dlaczego ona taka jest? No, można by było najprościej odpowiedzieć, bo być może tak ją widział Rybowicz, ale mam nadzieję, że wy już o autorze zapomnieliście. Po jednym z moich filmów odsyłam do niego. O autorze nie myślimy. Myślimy tutaj o podmiocie lirycznym. Podmiot liryczny jest jednym z ludzi. Jest tak jak człowiek upadły, bo taki jest człowiek w chrześcijaństwie. Ludzka natura w chrześcijaństwie jest skażona grzechem i jest więc upadła. I to ten upadły człowiek, który nie może mieć prawdziwej wizji świata. Jego wizja świata jest zafałszowana. W ten sposób patrzy na Boga. To dlatego człowieka, który chce ujarmarczniać rzeczywistość. Bóg jest gdzieś daleko, gdzie Ziemia. I właśnie dlatego tak mocno i tak brutalnie wybrzmiewa nam ten finał. Człowiek nie jest w stanie wznieść się ponad samego siebie. Nawet tak wielkie wydarzenie jak zwycięstwo Boga nad szatanem człowiek sprowadza do poziomu widowiska. Stoi z rękami w kieszeniach i po prostu się gapi, czekając na co? Aż nowy szatan przywróci mu życie. Aż wróci znowu do grzechu, powróci do niego, znowu daje się sprowadzić do poziomu gruntu, do poziomu ziemi, no bo przecież mówi, my tutaj, gdzie ziemia. Nie chodzi tutaj o nieśmiertelność, nie chodzi o jakieś inne nowe życie, chodzi o to życie ziemskie. No, można by nawet powiedzieć, chociaż w wierszu akurat to nie wybrzmiewa, jakieś prymitywne. To teraz kontekst interpretacyjny i tutaj pytanie do was, z jakim wierszem albo z jakim utworem wy byście skojarzyli Na cóż czekamy? Bo mi do głowy przychodzi wiersz Zbigniewa Herberta Rozmyślania pana Cogito o odkupieniu. Tam są oczywiście różnice pomiędzy spojrzeniami jednego i drugiego poety na ludzką naturę, ale jest też dużo podobieństw. Pamiętajcie, że wiersz Zbigniewa Herberta nie jest wierszem o tym, co myślał sobie Herbert, ani o tym, co myśli podmiot liryczny. To jest ironiczny komentarz do tego, co myślą ludzie dookoła niego. Jakie jest spojrzenie człowieka, tej upadłej ludzkiej natury na ofiarę Boga. Herbert akcentuje kwestię władzy. W finale tego wiersza, w finale swojego wiersza napisze bowiem: nie powinien przysyłać syna. Lepiej było królować w barokowym pałacu z marmurowych chmur, na tronie przerażenia z berłem śmierci. Przepiękna herbertowska fraza, przepiękna po prostu, ale straszna i bardzo brutalna, pokazująca to, że człowiek nie umiał docenić ofiarowania, nie umiał docenić śmierci Chrystusa, że wolałby takiego cara rządzącego nad nim, spoglądającego na tego biednego człowieka z góry i pokazującego mu wprost tym berłem śmierci i tronem przerażenia, kto tu jest panem i kto tu jest władcą. Rybowicz zdaje się iść nawet jeszcze dalej, bo przecież ludzie z jego wiersza dostali to widowisko, dostali ten genialny pojedynek kosmiczny Boga i szatana, prawda? Dostali wizję, być może, można się tak domyślać, czegoś większego, tak? Tej potęgi. A mimo to nadal czekają tu, gdzie ziemia, z rękami w kieszeniach, aż nowy szatan przywróci im życie. Reasumując, w sztuce, w literaturze bardzo często spotykamy się z wizją człowieka godnego najwyższych laurów. Człowieka, który tam sięga, gdzie wzrok nie sięga. Bohaterów, półbogów nawet można by powiedzieć. Ale tym wizjom towarzyszą też takie realizacje bardzo pesymistyczne spojrzenia na człowieka. Takie, w których człowiek jest przyziemny, prymitywny. Nie potrafi, a może co gorsza, nie chce być kimś lepszym. Nie chce nawet docenić tego, co Bóg mu ofiarowuje. I jedną z takich wizji znajdujemy właśnie w wierszu Jana Rybowicza Na cóż czekamy? A ponieważ to święta wielkanocne, lada, lada moment, a może wy ten film w święta właśnie oglądacie, dlatego chciałem złożyć wam życzenia. I tak jak jakiś czas temu przy okazji interpretacji wiersza Pastorałka bezdrożna, życzyłem wam, żeby takie problemy, jakie w tym wierszu zostały wyrażone, nie były waszym udziałem,
Tak, z tego miejsca i dzisiaj chciałbym życzyć Wam, żebyście w te święta, być może na krótko, być może tylko sami przed sobą, ale żebyście udowodnili, że i Rybowicz, i Herbert nie mieli racji. Chociaż przez chwilę. A my widzimy się za tydzień. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli się na recenzji pewnej nowej książki, której jeszcze nie przeczytałem, ale mam nadzieję, że uda mi się i że zdążę ją przeczytać i że ją Wam zaprezentuję. Widzimy się za tydzień, ale już w niedzielę prawdopodobnie, tak jak do tej pory. I co? I to chyba tyle. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu. I jeszcze na koniec mały apel. Tak jak mówiłem jakiś czas temu, założyłem sobie Patronite'a. Mój Patronite został już zweryfikowany. Jeżeli więc chcecie mnie wspomóc, jeżeli chcecie nie tyle nawet wpłacić jakieś pieniądze, co zaangażować się we wspólne tworzenie kanału, bo przecież taka jest rola patronów, tak? Jeżeli chcecie dać tutaj coś od siebie, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Wrzucam Wam link w opis, przykleję też link, wrzucę go później na Facebooka, tak żeby każdy miał szansę ten link zobaczyć. I z góry dziękuję za wszelką pomoc. Jeżeli się okaże, że za jakiś czas, być może za rok, może wcześniej, a prawdopodobnie dużo, dużo później, ale jeśli do tego kiedyś dojdzie, że będę mógł ten kanał robić razem z Wami już w 100%, to będzie tylko i wyłącznie Wasza zasługa.